Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Majkowski, jestem kierownikiem Ośrodka Badań Groznawczych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i dzisiaj chciałbym z Państwem pomówić o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach gry cyfrowe mogą posłużyć jako narzędzie bezpośredniego kontaktu z przeszłością, jakie konsekwencje ma takie rozumowanie na temat było nie było ludycznych i zazwyczaj identyfikowanych jako czysto rozrywkowe artefaktów. No bo oczywiście wiedzą Państwo, że wiele gier jest inspirowanych historią. Na tym kadrze widzą na przykład Państwo królową Jadwigę z gry Cywilizacja 6. Ale zazwyczaj, gdy mówi się o historyczności gier, podnosi się dwie problematyki. Albo edukacyjności, to znaczy tego, że oto możemy się czegoś z gier nauczyć, albo wręcz przeciwnie, lekceważenia przez gry cyfrowe prawdziwościowego dyskursu historycznego i opowiadania jakichś niestworzonych historii jak w stylu Aleksandra Dima, zamiast koncentracji na prawdzie historycznej. To, o czym chciałbym dzisiaj z Państwem pomówić, to kwestia nieco inna i zanim ją podejmiemy, dwa istotne zastrzeżenia. Pierwsze jest następujące. Oczywiście, kiedy mówimy o grach, należy pamiętać, że gry cyfrowe są tylko częścią spośród ogromnej panoramy, konstelacji możliwych typów gier i wiele uwag, które dzisiaj będę składał, w znacznej mierze dotyczą również na przykład gier planszowych. Oczywiście też edukacyjność to kwestia, którą podnosimy w wypadku gier planszowych. To, co Państwo widzą z kolei tutaj na slajdzie, to jest gra, którą opracowaliśmy z myślą o nauczaniu tradycji i historii Krakowa. Dajmy na to. Więc tego rodzaju eksperymenty istnieją, ale dzisiaj świadomie je pomijam, dlatego że coś z tego bogatego materiału trzeba wybrać. Druga kwestia natomiast jest taka, że oczywiście gry jako takie też mają swoją historię. I można pomyśleć o grach cyfrowych jako o na przykład narzędziu do tego, żeby zajmować się i interesować historią technologii. To jest taki model dyskursu historycznego, który jest wciąż słabo obecny i słabo uświadomiony, a przecież żyjemy w świecie, który jest determinowany przez zmiany technologiczne od przynajmniej stulecia, a zmiany związane z przekształceniami komputerów to jest coś, co wpływa bardzo mocno na nasze bieżące sprawy i bieżące życie i właśnie gry mogą posłużyć za poręczne narzędzia tego, żebyśmy sobie uświadomili, jak bardzo zmieniły się komputery, nawet nie za naszego życia, ale dajmy na to w ciągu ostatniego pięciolecia. I to kolejna kwestia, którą pozostawiam z boku. Chcę się bowiem skoncentrować na kwestii, czy też na problematyce następującej. Otóż, gdy mamy do czynienia z tą bogatą kolekcją gier cyfrowych, które na rozmaite sposoby podejmują problematykę związaną z przeszłością, musimy rozważyć, czy też możemy rozważyć, w jaki sposób to właśnie medium pozwala na inne modelowanie relacji człowieka z przeszłością, inne myślenie na temat przeszłości, niż rozmaite inne praktyki kulturowe. Oczywiście to nie jest wczoraj, kiedyśmy zaczęli zastanawiać się o przeszłości, ale nawet wczoraj. Powiedzmy, zaczęliśmy w taki nowoczesny sposób pod koniec wieku XVIII. I to jest również moment, kiedy kultura popularna zaczyna interesować się tym, jak bywało dawniej. Powstaje na przykład powieść historyczna, która kwitła będzie od początku XIX wieku pod piórami takich autorów jak Walter Scott czy Aleksandr Dima, w Polsce na przykład Henryk Sienkiewicz czy Bolesław Prus. I powieść historyczna jest takim bardzo ambitnym pomysłem tego, na to, że można dotrzeć do przeszłości i opowiadać o przeszłości ludziom, którzy nie są specjalistami, w sposób barwny, to znaczy taki, który łatwo się unaocznia. I możemy pomyśleć o rozwoju dyskursu, popularnego dyskursu historycznego, właśnie jako rozwoju unaoczniania. Prawda? Po powieści historycznej przychodzi na przykład wielkie widowisko filmowe. W kino od samego początku, od czasu Nietolerancji D.W. Griffitha czy Aleksandra Newskiego, Siergieja Eisensteina, zaczyna interesować się inscenizowaniem przeszłości, to znaczy Nibelungu Fritza Langa. I gry wideo dają się wpisać w to właśnie opowiadanie, pozwalając nam zobaczyć na własne oczy, oczywiście odtworzone, a więc w pewnym sensie fikcyjny, ale podawany jako prawdziwy czy też prawdopodobny wizerunek tego, jak wyglądały istotne wydarzenia historyczne. Czyli dajmy na to w wypadku, który widzą Państwo na slajdzie, na przykład
zobaczyć na własne oczy scenę dekapitacji Ludwika XVI w czasie rewolucji francuskiej, albo zastanowienia się nad tym, jak to jest stać w murze tarcz w czasie wojen wikingów z anglosasami, w czasie inwazji Wielkiej Armii i obrony Wesseksu przez króla Edwarda, no Boże, wtedy jeszcze Alfreda Wielkiego, bo oczywiście później Edwarda Starego. Te gry to Assassin's Creed Unity po lewej stronie i Total War Thrones of Britain po prawej. Ale to oczywiście nie wyczerpuje tematu, ponieważ, jako się rzekło, jest bardzo wiele mediów i bardzo wiele praktyk, które w rozmaity sposób unaoczniają nam przeszłość. W gruncie rzeczy pójście do muzeum też unaocznia nam przeszłość. Gry jednak potrafią robić takie rzeczy, których powieść czy film zrobić nie zdoła, a przynajmniej nie w takim samym stopniu i nie w takim samym sensie. I to właśnie dzisiaj nas będzie interesowało. Przede wszystkim zatem gra oferuje nam osobisty udział w wydarzeniach historycznych, które są w grze odtwarzane. One znowu są oczywiście zwykle silnie sfikcjonalizowane i to w sposób taki, który nie jest zupełnie nieznany popkulturowemu dyskursowi historycznemu. To znaczy, to jest właśnie sposób, w jaki o historii nauczył się mówić Walter Scott. To nazywamy Walter Scottyzmem, prawda? To jest ta praktyka, w której w powieści przedstawione zostaną prawdziwe wydarzenia, ale oprócz tego są sobie fikcyjni bohaterowie, którzy robią swoje fikcyjne rzeczy. Prawda? Obrażenie z baraża, by sięgnąć po przykład z własnego podwórka, jest wydarzeniem historycznym i nawet przeprawa Skrzetuskiego ze Zbaraża jest wydarzeniem historycznym, ale romans Skrzetuskiego z Heleną i cała ta historia z Bohunem i panem pod Wipiętą i panem za głową, to już są sienkiewiczowskie wymysły. Prawda? I w ten sam sposób gry cyfrowe często ujmują wydarzenia historyczne. Różnica jest tylko taka, że oto ja jestem Skrzetuskim. Prawda? Po lewej stronie ekranu widzą Państwo, to moja jest lewa, Państwa prawa. Nie, Państwa też lewa. Byłaby prawa, gdybyśmy stanęli po drugiej stronie ekranu. Więc po lewej stronie ekranu widzą Państwo na przykład scenę zabójstwa Juliusza Cezara z dodaną konkretną postacią. To jest bohaterka gry, jedna z dwóch centralnych postaci gry Assassin's Creed Origins, która rozgrywa się w Egipcie helenistycznym, prawda, w czasie podboju Egiptu przez Rzymian, a potem ma ten właśnie rzymski epizod, w którym oprócz zwyczajnych spiskowców, tych wszystkich senatorów dźgających kilkadziesiąt razy Juliusza Cezara, pojawiamy się i my. I własną ręką, własnym sprawstwem możemy przyczynić się do pozbawienia życia tego okrutnego tyrana lub też oczywiście najważniejszego zbawcy Rzymu, zależnie od tego, kogo pytać, jaką brać perspektywę. Albo w nieco mniejszej skali, prawda? To znaczy gry takie jak zaprezentowana po prawej stronie Battlefield 1 pozwalają nam spojrzeć na pobojowisko I wojny światowej, czy też jakiejkolwiek innej wojny w perspektywie, która jest dla większości mediów obca i niedostępna. To znaczy utożsamiając naszą własną pozycję w przestrzeni z pozycją tego żołnierza, który znajduje się na froncie I wojny światowej. I jasne, nie poczuje tego dymu, który bije z pogorzeliska z tyłu, ani prochu strzelniczego. Nie poczuje nawet w dłoniach odrzutu tego karabinu, którym właśnie bohater, którym jestem, wykorzystuje, żeby masakrować przeciwników na froncie I wojny światowej. Ale przynajmniej w kodzie wizualnym oto znajduje się w przestrzeni historycznej i mogę doświadczać jej, jakbym był właściwym uczestnikiem wydarzeń, chociaż rzecz jasna sfikcjonalizowanym. A co za tym idzie? Mogę pogrążyć się w doświadczaniu świata. Bo oczywiście to nie jest tak, że gry, które inspirują się materiałem historycznym, są ściśle związane z przeżywaniem pewnego rodzaju fabuły, która jest historycznie osadzona, tak jakby to się działo właśnie w powieści czy filmie historycznym. Ta fabuła tam jest, ale pewną szczególną właściwością gier cyfrowych jest to, że pozwalają zanurzyć się w fikcyjnych realiach. Niektórzy teoretycy mówią nawet tak, jakbyśmy tam naprawdę byli, jakby one nie były technologicznie zapośredniczone. A na pewno wytworzenie czegoś takiego jak realia, w których się znajdujemy i nie czujemy tego, że one są odtwarzane przez komputer, jest jakimś tam postulatem i pragnieniem twórców gier cyfrowych. I teraz, gdy mamy do czynienia z realiami historycznymi, to dochodzi oczywiście do takiego kontaktu z przeszłością, który jest
w pewnym sensie możliwy na przykład dla kina, ale dostępny w znacznie mniejszym stopniu. Oto za pomocą gry przeniosłem się w przestrzeń, która podporządkowana jest historycznym regułom i która jest przez moje wyobrażenie, czy też twórców wyobrażenia o przeszłości, a zwykle ono nie jest całkowicie zmyślone, ale bazuje na badaniach historyków, czy też na pewnych popularnych, ale prawdziwych wyobrażeniach, dostępna. A więc kiedy jestem bajekiem, bohaterem gry Assassin's Creed Origins po lewej stronie, jestem bohaterem, który bierze udział w pewnej fabule, ale przez znakomitą większość gry, powiedzmy przez 80% mojego czasu tej gry, po prostu podróżuję po starożytnym Egipcie epoki Kleopatry. I nie tylko spotykam Kleopatrę czy Juliusza Cezara. Spotykam też farbiarzy, którzy farbują tkaniny. Spotykam kapłanów preparujących zwłoki przed mumifikacją albo odtwarzających rytuały w egipskich świątyniach. Spotykam kupców, którzy sprzedają wino albo uzbrojenie, bo raczej kupuję tam uzbrojenie, niźli wino. I mnóstwo innych ludzi, którzy po prostu żyją swoim własnym życiem. Widzę architekturę, widzę przyrodę i to, jak one ze sobą wchodzą w interakcję. Oglądam Wielkiego Sfinksa w Gizie, ale nie tak, jak on jest dostępny obecnie, wykopany aż do fundamentów, ale tak, jak widzieli go ludzie starożytności, niemal całkowicie zasypanego, znacznie mniejszego, a jednocześnie znacznie mniej zniszczonego. Widzę piramidy, jeszcze obłożone marmurem, chociaż już niszczające. Jeżdżę na wielbłądach i na koniach. I to wszystko składa się na głębokie doświadczenie uczestnictwa w przeszłości. Takiej, jaką sobie wyobrażam, ale przecież odtworzoną według źródeł. I ona może być też rozmaicie perspektywizowana. Bajek, bohater Assassin's Creed Origins, jest oczywiście bohaterem, który podąża ścieżką zemsty i realizuje taką konwencjonalną fabułę gry wideo, ale też konwencjonalną fabułę łotrzykowskiego opowiadania osadzonego w odległej przeszłości, czyli tego, co było źródłem powieści historycznej. Ale gdybym zagrał w Plague Tale Innocence grę wyobrażoną po prawej stronie, och, to była już zupełnie niezwykła perspektywa kilkunastoletniej dziewczynki, która jest zmuszona opiekować się swoim bratem, nagle osierocona i zmuszona do ucieczki z arystokratycznego domu w realiach nie tylko wojny stuletniej we Francji, ale również czarnej śmierci. I oto przemierzam ulice miasteczek i kryję się w lasach, obawiając się z jednej strony rozwydrzonego żołdactwa obydwu stron, z drugiej natomiast zwyczajnych ludzi, którzy boją się, że przyniosę ze sobą plagę i szczurów, bo przecież wszyscy w tej grze, tak jak i w doświadczeniu czarnej śmierci, boją się szczurów. A zatem nie tylko oglądam realia, ale też gra stara mi się przekazać pewnego rodzaju emocjonalne doświadczenie, które mogło być udziałem bohaterki, nie w taki sposób, że ja mam z nią po prostu empatyzować, tak współczuć jej, że oto utraciła dom i rodzinę i musi przeżyć w tym bardzo wrogim świecie. Samemu starać się o to, żeby przeżyła. I przegrywać, ach, wielokrotnie przegrywać i powtarzać, i kluczyć i starać się znaleźć inne wyjście z sytuacji, dlatego że znalazłem się w tym trudnym, historycznym doświadczeniu, dla którego nie znajduję odpowiednika w moim własnym doświadczeniu. Czy też nie znajdowałem odpowiednika w moim własnym doświadczeniu aż do marca, bo potem coś się stało i dyskurs plagi nagle zaczął porządkować nasze życie w zupełnie nowy sposób. Ale przecież doświadczenie to jest nie wszystko. Gry, jak doskonale pewnie Państwo wiedzą, są systemami reguł. I nawet jeżeli gry cyfrowe są bardzo złożone, w związku z czym te reguły nie są nam wszystkie naraz dostępne, to stanowią pewien spójny konstrukt, który modeluje to, co jest w grze dostępne. I kiedy ten spójny konstrukt odnosi się do rzeczywistości historycznej, to oczywiście proponuje jakiegoś rodzaju model tego, czym jest doświadczenie historyczne i bardzo często tego, czym jest proces historyczny. To z kolei szczególnie dobrze widoczne jest w grach cyfrowych, które proponują taką perspektywę zewnętrzną i inspirując się starszymi planszowymi grami strategicznymi, starają się wymodelować na rozmaite sposoby proces historyczny. Innymi zatem słowy, powiedzieć mi, jak płyną dzieje i dlaczego płyną tak, a nie inaczej. I być może dać mi kontrolę nad tym,
żebym tymi dziejami sterował. I to nie musi być, drodzy Państwo, zawsze taka uciążliwa XIX-wieczna narracja postępu, w której chodzi o to, że starsza technologia zostaje wyparta przez technologię nowszą i przed chwilą jeszcze obrzucałem mojego przeciwnika kamieniami, a teraz mogę go obrzucać włóczniami, a za chwilę będę go obrzucał głowicami jądrowymi, jak we wczesnych grach w cyklu Cywilizacja. I mogą proponować mi takie doświadczenie, które jest niekoniecznie oczywiste. Najnowsza iteracja zasłużonej serii Cywilizacja zrywa na przykład z takim zupełną koncepcją całkowitego wpływu człowieka na historię i, jak widzą Państwo na zdjęciu po lewej, podsuwa na przykład obficie problem tego, w jaki sposób człowiek wpływa na świat, ale też jak świat wpływa na człowieka, bo to mogę zbudować kwitnące miasto i to kwitnące miasto może zmieść z powierzchni Ziemi wybuch wulkanu, na który przecież nie mam wpływu. O, może tyle miałem na niego wpływu, że mogłem się pod wulkanem nie osiedlać, ale są inne czynniki, które powodują, że to jest właśnie atrakcyjne. Prawda? Innymi zatem słowy, nie tylko moje własne działania, ale również przyroda składają się na dwa bieguny tego dialektycznego procesu, który tak troszeczkę po heglowsku wytwarza historyczność. Albo Crusader Kings, gra, którą widzą Państwo po prawej stronie, to z kolei opowieść o rozwoju europejskiego feudalizmu, która nie koncentruje się na przemarszach armii albo przełomach technologicznych, jak to zwykle robią gry cyfrowe tego rodzaju, ale proponuje interesujące opowiadanie o tym, w jaki sposób historia jest modelowana przez osobiste relacje pomiędzy władcami, ale nie sprowadzając historię do opowieści o wielkich mężach, tylko przedstawiając systemowo, jak na przykład różnice kulturowe wpływają na to, że technologia się rozmaicie, z rozmaitym tą prędkością przenoszą, ale również jak różnice kulturowe wpływają na przykład na napięcia pomiędzy różnymi częściami średniowiecznych królestw, które przenoszą się poprzez pokolenia, prawda? I że czasem osobista sympatia, która jest wynikiem tego, że władcy są do siebie podobni, łagodzi te różnice, a czasem one się zupełnie wyostrzają, ponieważ istnieje ruch dialektyczny pomiędzy systemową dystrybucją kultury i kultury rozumianej tu również jako religia czy technologia i osobistymi idiosynkrazjami ludzi, którzy akurat przypadkiem znaleźli się na eksponowanych stanowiskach i są u władzy. Prawda? Więc te modele mogą być bardzo różne i te modele mogą być zupełnie inne od tego, w jaki sposób myśli się o procesie historycznym, gdy po prostu sięga się do podręcznika. Ale to nie jest jedyne źródło, ponieważ istnieje w obrębie gier cyfrowych również bardzo mocna praktyka opowiadania historii z perspektywy pamięciowej. To znaczy próby dotarcia do takiej narracji o przeszłości, która nie jest utrwalona w dyskursie podręcznikowo-historycznym, czy powieściowym, czy jakimkolwiek, ale raczej w osobistym doświadczeniu, które może stać się udziałem gracza, jeżeli gra zostanie o to osobiste doświadczenie oparta. Tutaj dwa proste przykłady. Po lewej stronie widzą Państwo grę Never Alone, która powstała nakładem sił i środków rdzennych plemion Alaski i oparta jest o tradycje i mitologię rdzennych plemion Alaski, opowiadając ich własne doświadczenie historyczne, które przeplatane jest relacjami na temat tradycyjnej alaskańskiej kultury, które składają przedstawiciele tej kultury nagrani na potrzeby gry. Po prawej natomiast stronie błyskotliwa opowieść o II wojnie światowej z perspektywy ruchu oporu w Pradze, który jest w rozmaity sposób związany z aktem zamachu na Heydricha, która służy przede wszystkim do tego, ta gra nazywa się Attentat 1942, która służy przede wszystkim do tego, żeby pokazać bardzo skomplikowane relacje i bardzo skomplikowany stosunek do hitlerowskiej okupacji, jakie mieli Prażanie. Od zdecydowanego i zbrojnego gestu, jakim było uczestnictwo w ruchu oporu, poprzez miękką i twardą kolaborację, aż do radzenia sobie z wykluczeniem również ze strony czeskich Prażan. To bardzo wstrząsająca gra. Jeżeli Państwo mieliby wybrać jedną rzecz ze wszystkiego, co dzisiaj prezentuję, to chyba tę zalecałbym najbardziej. A zatem możemy dzięki temu przeżyć czyjąś osobistą historię, czy też osobistą historię zbiorowości, która niekoniecznie musi się pokrywać z
zadekretowanym dyskursem historycznym, z którym najczęściej się spotyka. I gdy wszystkie te trzy rzeczy, cztery w zasadzie, połączymy, to możemy zobaczyć gry cyfrowe, i to komercyjne gry cyfrowe, jako niezwykłą okazję do tego, żeby zacząć mówić o przeszłości w kategoriach odpowiedzialności. To znaczy tego, że oto, gdy znajdujemy się wobec jakichś historycznych realiów, podejmujemy w nich decyzję, która jest warunkowana i modelowana przez rozmaite składowe procesu historycznego i do pewnego stopnia jesteśmy odpowiedzialni za to, co zrobiliśmy wobec historii, a do pewnego stopnia jesteśmy przez nią uwarunkowani. O cóż mi chodzi? Bardzo rozrywkowa produkcja, jaką jest Mafia 3 po lewej stronie, jest jednocześnie dosyć głęboką opowieścią o systemowych korzeniach relacji pomiędzy wykluczeniem rasowym i zorganizowaną przestępczością. Rzecz dzieje się w latach 60. w Nowym Orleanie i opowiada historię młodego czarnoskórego żołnierza, który wrócił z Wietnamu, ale jest na rozmaite sposoby wykluczany i właściwie przestępczość to jest jedyne, co pozwala mu przeżyć. Prawda? Albo gra, którą widzą Państwo po prawej stronie, która nazywa się Warsaw i która opowiada nie mniej, nie więcej tylko o Powstaniu Warszawskim. Gra, w której możemy zwyciężyć we wszystkich potyczkach, ale przegramy powstanie, ponieważ osobisty heroizm zostaje tutaj skonfrontowany z nieubłaganą maszyną historyczności, która wypluwa klęskę. I możemy zobaczyć, jak to jest, desperacko walczyć i każdego dnia mieć mniej nadziei. I w ten sposób znaleźć się w sytuacji, w której relacja pomiędzy osobistą odpowiedzialnością a procesem historycznym nie sprowadza się tylko do prostego, banalnego na miejscu tych ludzi z przeszłości zrobiłbym inaczej i bym zwyciężył. Dziękuję Państwu serdecznie. To wszystko ode mnie na dzisiaj.